Dzień dobry, nazywam się Eliza Staszewska i pracuję w Biurze Karier Politechniki Białostockiej. Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Martą Orpik, która pracuje w Biurze do Spraw Współpracy Międzynarodowej i porozmawiamy na temat projektu Erasmus+. Hej Marta. Hej. Opowiedz, na czym polega program Erasmus+, jakie daje on możliwości studentom? Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej, w ramach którego jest realizowane wiele projektów. W naszej uczelni najbardziej rozwiniętym projektem jest program mobilności studenckiej. W ramach tego programu można wyjechać na studia lub praktyki do krajów partnerskich lub do krajów programu, czyli do krajów generalnie z całego świata z szerszym rozwinięciem współpracy z krajami Unii Europejskiej. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle wyjechać na takie praktyki? Generalnie inne są wymagania, jeżeli chodzi o wyjazdy na studia, a inne jeżeli chodzi o wyjazdy na praktyki. Przy wyjazdach na praktyki studenci nie mają aż tak dużo kryteriów kwalifikacyjnych, które muszą spełnić, bo w przypadku wyjazdu na studia wymagamy potwierdzenia średniej ocen i znajomości języka angielskiego, a w przypadku wyjazdów na praktyki głównym zadaniem studentów jest znalezienie firmy, do jakiej pojadą realizować swój staż i wypełnienie kilku formularzy rekrutacyjnych. Czyli studenci sami sobie znajdują firmy, tak? Mogą jechać tak naprawdę gdziekolwiek sobie zamarzą. Tak, generalnie praktyki są realizowane w ramach akcji KA103, czyli współpracy z krajami Unii Europejskiej. W tych krajach studenci mogą poszukiwać swoich pracodawców. W przypadku praktyk te kraje docelowe, do jakich studenci wyjeżdżają, są bardziej zróżnicowane niż w przypadku studiów. Studenci, jeżeli chodzi o wyjazdy na studia, zazwyczaj wybierają kraje takie jak Hiszpania czy Portugalia. Troszeczkę ciepełka. A w przypadku praktyk te wyjazdy są naprawdę do bardzo różnych krajów, bo w ubiegłym roku na przykład studenci wyjeżdżali i do Austrii, i do Belgii, i do Niemiec, i do Wielkiej Brytanii również. Więc tutaj jest większa różnorodność, jeżeli chodzi o te kierunki wybierane przez studentów. Czy wy jako biuro pomagacie studentom w znalezieniu konkretnych firm? Tak, zdarza się, że prowadzimy takie akcje rekrutacyjne do konkretnych firm. Na przykład na Wydziale Mechanicznym była dosyć szeroko rozwinięta współpraca z firmą GisFresh. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania też prowadzimy różne spotkania z potencjalnymi pracodawcami i też z pośrednikami w znajdowaniu miejsc odbywania praktyk. Jak na chwilę obecną to wygląda? Czy studenci dalej mają możliwość wyjazdów? Prowadzimy teraz rekrutację na studia. Rekrutacja na praktyki również jest otwarta. Tutaj może jeszcze wspomnę, że jeżeli chodzi o rekrutację na praktyki, to trwa ona cały rok, aż do wykorzystania funduszy z danego projektu, więc jeżeli ktoś chciałby aplikować w ciągu roku, to może to zrobić w dowolnej chwili. Przy wyjazdach na studia te rekrutacje są prowadzone zazwyczaj na początku danego semestru i studenci teraz wyjeżdżają za granicę. Mamy kilkoro studentów, którzy obecnie przebywają i w Hiszpanii, i we Włoszech, i na Litwie. Nie wiadomo, jak to jeszcze będzie wyglądało w przyszłym semestrze, przy czym jesteśmy dobrej myśli. Jeszcze na temat wsparcia, które dostają osoby wyjeżdżające z programu właśnie. Jakie to jest wsparcie? Na czym to dokładnie polega? Tak, to jest ważna kwestia, o której nie wspomniałam wcześniej, ale studenci na swoje pobyty za granicą otrzymują stypendium wyjazdowe i to stypendium różni się w zależności od tego, do jakiego kraju student się wybierze. Są trzy grupy krajów i stawki stypendiów są od 450 euro do nawet 620 euro na miesiąc. Wiadomo, że w większych miastach te koszty życia są troszeczkę większe i jednak warto mieć jakieś swoje własne oszczędności na taki wyjazd. Ale z tego, co widzę po ankietach, jakie studenci wypełniają po swojej mobilności, po swoim wyjeździe, to te stypendium wyjazdowe pokrywa ich potrzeby w 90%. Marta, jak wyglądają wyjazdy na praktyki w obecnych czasach, czyli czasach pandemii? Na chwilę obecną zarządzenie rektora Politechniki wstrzymuje wszystkie wyjazdy, jednak jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że wyjazdy będą wznowione. Dlatego nadal prowadzimy rekrutację. Warto też dodać, że Komisja Europejska, aby ułatwić udział studentów w programie, wprowadziła nowy rodzaj mobilności, mobilność nazwaną Blended Mobility. Jest to mobilność, która polega na tym, że część semestru czy praktyki realizuje się zdalnie
przebywając w Polsce, a część faktycznie przebywając za granicą. Tutaj ważną informacją jest to, że studenci decydujący się na taki rodzaj mobilności dostają stypendium wyjazdowe na okres pobytu faktycznego za granicą. Jakie studenci mają wrażenia po odbytych praktykach? Wszyscy studenci, którzy biorą udział w programie Erasmus+, po swoich wymianach muszą napisać sprawozdanie z wyjazdu i z pobytu za granicą. Większość tych sprawozdań, właściwie wszystkie, mają bardzo entuzjastyczny wydźwięk. Czy zdarza się, że studenci, którzy wyjeżdżają na praktyki, zostają w firmach na dłużej i są już zatrudniani nie jako praktykanci, ale już jako pracownicy? Tak. Nawet ostatnio miałam taką studentkę, która napisała mi w mailu, że otrzymała ofertę pracy od firmy w Belgii, w której była na praktykach i że zostaje tam na dłużej, bo przyjęła tą ofertę. Też jest inna studentka z Wydziału Informatyki, która była erasmusowym weteranem, bo jeździła na każdym stopniu studiów, praktycznie wykorzystując swój kapitał mobilności, czyli 12 miesięcy, które studenci mogą przeznaczyć na pobyty za granicą w ramach Erasmusa. I właśnie pani Agnieszka jest takim przykładem studenta, który wyjeżdża w ramach Erasmusa po tym pierwszym odważnym kroku. Czyli widać tą przemianę tych osób, które wyjeżdżają, że stają się odważne, że nie boją się nowych... Tak, tak, właśnie w sprawozdaniach, jakie studenci piszą po powrocie z wymiany, często przewija się takie stwierdzenie, że decyzja o wyjeździe na Erasmusa to była najlepsza decyzja w ich życiu, że to całkowicie odmieniło ich postrzeganie świata, bardzo ich wzbogaciło wewnętrznie, pozwoliło im poznać siebie samych. Też często studenci wskazują jako jedną z głównych korzyści rozwój kompetencji językowej, która teraz też jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o rynek pracy, bo generalnie pracodawcy teraz w większości traktują tą znajomość języka obcego jako nie wybór, a wymóg. Studenci, którzy byli na takich wyjazdach, później prawdopodobnie lepiej sobie radzą na rynku pracy właśnie przez to, że są otwarci. Warto też wspomnieć o tym, że pobyt na wymianie w ramach programu Erasmus też pozwala rozwijać kompetencje miękkie, na które też wielu pracodawców podczas rekrutacji już nawet zwraca szczególną uwagę. Marta, z jakich wydziałów najczęściej wyjeżdżają studenci na praktyki? Najwięcej osób wyjeżdża z Wydziału Architektury i z Wydziału Zarządzania. Sama zresztą wiesz, że Wydział Zarządzania jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o program Erasmus, bo jesteś stypendystką Erasmusa. Tak, i to dwukrotną. I było to naprawdę świetne doświadczenie, takie już z mojej perspektywy. Nauczyłam się języka angielskiego na takim poziomie, że teraz swobodnie porozumiewam się w nim i wykorzystuję również w pracy. Miałam też studenta, który wyjechał nawet na stopniu doktoranckim. Na ile miesięcy można wyjechać na takie praktyki? Generalnie minimalny czas pobytu na praktykach to 2 miesiące. Ale jeżeli ktoś nie wykorzystywał wcześniej swojego kapitału mobilności, to może przebywać na danym stopniu studiów za granicą w ramach praktyk do 12 miesięcy. I często zdarza się, że studenci właśnie na przykład jadą na 3 miesiące, a później przedłużają o kolejne miesiące? Tak, teraz nawet jestem w trakcie formalności z kilkoma studentkami, które przebywają w Belgii i w Hiszpanii, które zdecydowały się przedłużyć swoją praktykę o kolejne miesiące. Czy ciężko jest złożyć te wszystkie dokumenty o przedłużenie, czy raczej jest to dosyć prosty proces? Nie, wydaje mi się, że tych dokumentów nie jest aż tak dużo i nie są one jakieś skomplikowane, jeżeli chodzi o ich wypełnienie. Poza tym ja też służę pomocą oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś problemy. Takimi podstawowymi dokumentami, które studenci muszą złożyć, to ankieta kandydata na samym początku, którą się składa do koordynatora wydziałowego. Następnie trzeba przygotować learning agreement, czyli plan praktyk, w którym są opisywane czynności i zadania, jakie będą realizowane podczas pobytu na praktykach. Ten dokument, learning agreement, musi być podpisany przez 3 strony. Przez studenta, przez koordynatora wydziałowego na Politechnice i przez osobę odpowiedzialną z firmy, która przyjmuje praktykanta. Warto dodać, że studenci, którzy pobierają na Politechnice stypendium socjalne oraz którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, dostają dodatkowe, zwiększone fundusze finansowane z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Podsumowując, udział studentów w mobilnościach realizowanych w ramach programu Erasmus Plus to niesamowita opcja wzbogacenia swojego CV i możliwość przygotowania się lepszego wejścia na nowoczesny rynek pracy. Dlatego studenci, jedźcie na Erasmusa. W Biurze do Spraw Współpracy Międzynarodowej pomożemy Wam załatwić wszystkie formalności. Cześć wszystkim, z tej strony Agnieszka. Sam w programie Erasmus Plus Praktyki brałam udział 2 razy w Hiszpanii i we Włoszech. Właśnie jestem tutaj w Mediolanie. I cóż, chciałabym Was serdecznie zachęcić, żebyście również korzystali z tego programu, ponieważ naprawdę z ręką na sercu, nawet z dwoma, uważam, że jest to idealna wręcz okazja na zdobycie super atrakcyjnego doświadczenia zawodowego właśnie gdzieś za granicą w sposób bezpieczny i sprawdzony. Także nie wahajcie się, aplikujcie. Nikt nie żałuje, także Wy również nie będziecie żałować. I cóż, powodzenia!